Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 6. To jest zmiana uchwały nr 22/2010/2012 Rady 96 Bronowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Kraszowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2013-2014, druk nr 247. Czytam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 22/210/2012 Rady Dzielnicy 6 Bronowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2013-2014 wprowadza się następującą zmianę. Punkt pierwszy, paragrafie drugim, w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2013 podaną kwotę 30 tysięcy złotych zmniejsza się 5 500 zł do kwoty 24 500 zł. Punkt drugi, powyższą kwotę 5 500 zł przenosi się na zadanie w paragrafie pierwszym w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2013 zwiększając istniejącą kwotę 7 500 zł do kwoty 13 000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w trybie podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o dokonanie zmian w wyżej wymienionej uchwale zwróci się Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. Opinia pozytywna. Jeśli chodzi o tą uchwałę, to chciałbym jeszcze tak pokrótce przybliżyć, czego ona wynika. Mianowicie mieliśmy dwa zadania dotyczące projektów. Jeden projekt na przebudowę ulicy wewnętrznej z ulicy Rydla i drugi budowa chodnika z wyznaczeniem przejścia dla pieszych. No i przetargi, po odbyciu się przetargu okazało się, że zostały pieniądze na przeznaczone na projekt przy ulicy Rydla, natomiast brakło środków finansowych na wyznaczenie chodnika i na wyznaczenie przejścia i budowy chodnika przy ulicy Katowickiej. Stąd przeniesienie tych środków, żeby wykonać obydwa projekty, aby w przyszłym roku zrealizować inwestycje. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na tą sprawą. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie do góry. A Pana Jerzego o przyjęcie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. To się wstrzymało. Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.